Trójka widzowie, ruszamy dzisiaj na szlak. Tu zatrzymaliśmy się na tym parkingu, to jest przy ulicy Leśnica. Teraz skręcamy w ulicę Świniorki chyba, albo Pilarzy, coś takiego. I idziemy do góry zielonym szlakiem. Idziemy na Trzy Kopce Wiślańskie. 1,5 godziny pod górkę, zajście godzina. Początku płyty Jumbo, lasek, cień, fajnie. Godzina 10:21, ruszamy. Ten parking od kempingu to jest gdzieś około 3 km. On zmieści gdzieś źle, tam 8 aut było. No. Do 10 samochodów maksymalnie. Także no w weekend to może być ciężko. Ale fajnie, nie jest tak stromo. Na razie się fajnie. Idzie fajnie, bo są te płyty Jumbo, ale potem nie wiadomo jak będzie. Ale ogólnie czytałam, że ten szlak nie jest jakiś skomplikowany, łatwy, z dziećmi tu chodzą małymi. Temperatura dzisiaj ma być gdzieś 25 stopni. No tak nie za gorąco. Tak, no dobrze było 20, no ale damy radę. Ty to masz wymagania. Byle nie 30 stopni, Boże. No właśnie. 25-26 stopni to jest komfortowa temperatura. Ciepło, ale nie upalnie. Po około 10 minutach płyty Jumbo się kończą i zaczyna się shooter. Teraz jest w miarę płasko. Ale fajny widoczek. Chodzimy na górę. Już niedaleko. No nie wiem czy niedaleko. Która jest? 12 po. 12 po. Za 8 minut będzie godzina. Jak idziemy. No ale żeśmy przerwę małą zrobili. No nie taką małą, bo chyba z 10 minut. Idziemy z zielonym szlakiem niby na szczyt, a schodzimy z górki teraz. Tu jest trójstyk trzech miejscowości. Renna, Wisła, Ustroń. No i jesteśmy na szczycie. To już tu? No, szybko. Trasa łatwa, lekka i przyjemna. A gdzie są te autka? Tam. Aha, idziemy teraz tam. A te prywatne schronisko jest 300 metrów dalej tam. W tamtą stronę, telesforówka. Idziemy tam na inspekcję, zobaczymy co się tam dzieje. Trzy kamienie znajdujące się na szczycie symbolizują górę Trzy Kopce, której nazwa pochodzi od jej położenia na styku granic trzech miejscowości Ustronia, Wisły i Brennej. Jest i garbus, kejfer. Todi, wsiadaj. Ale fajne. Można sobie usiąść, schronić się przed deszczem. Na pewno nie przed burzą. W środku kamienie. Oni do zajechania też tu byli. Także my też tu są i zostawiamy tu kamyczek. Ten kamyczek to już brum, tu brum. Był. Brum, 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 brum. Pozdrawiamy nie do zajechania. Zrobimy brum, brum. Anka, siadaj za kierownicę i zrobimy brum, brum. Widok z garbusika całkiem niezły. Brum, brum. Jedziemy. Zrobię zdjęcie. Ale tu zapachy fajne są. Jakieś ognisko robią albo grill. Pomidorowa 15. My jesteśmy już na kempingu, teraz szykujemy coś do jedzenia, bo tak zgłodnieliśmy, że szok. Kupiliśmy sobie nowy gadżet, nowy nabytek. Mamy nową kuchenkę, tamta była mniejsza, jednopalnikowa. A to zobaczcie, kurde, nie, to góry nogami. Tak, o, voilà. To te kartusze gazowe, ale można tu jeszcze podłączyć sobie normalną butlę, ale wtedy będzie działać tylko jedna kuchenka, szkoda. Nie jest żadne lokowanie produktu. Macie na kartusze. Kupiliśmy to na Allegro. Tu jest te wyjście na butlę gazową. Jeszcze mamy taką złączkę, ale jej nie zabrałem ze sobą. No tu macie na te zwykłe kartusze, nie? Tak, jeszcze mamy taką fajną. Grillowo. Żeliwną. Żeliwną. Płytę. Płytę. Ciężka, 3 kilo waży. To mamy kolejne kilogramy do auta. I to idealnie to pasuje, zobaczcie sobie. To jest taka zwykła płaska, tutaj może spływać olej czy coś.
Tu już mamy żeberka do grillowania, proszę bardzo. Idealnie pasuje. Trzeba to zaprawić na małym ogniu, posmarować olejem, a później można już się bawić. Nie wiem, będziemy robić jakieś hamburgery czy coś. Dzisiaj na szybciora zrobimy smaczne hamburgery z Biedronki. Chcieliśmy świeże mięso kupić, ale nigdzie nie było. No ale też tortille można zrobić, warzywka, wszystko, nie? To jest też i na grilla, i na gaz, i do piekarnika, i na ognisko, nie? Zobaczymy, jak się to sprawdzi. Tutaj się kartusz kłada. Zamykamy. Teraz sobie ją zaprawimy olejem. Trzeba posmarować, żeby to żeliwo to wszystko wpłynęło. Się wtedy nie będzie przypalało. I będzie trwalszy. Blokujemy kartridż. Tak, wyszło? Wyszło. Stąd staje. Też. Wmuchamy, czy nic nie śmierdzi, nic się nie ulatnia, bo wiecie, kurwa, to jest wszystko pewnie nagrobione. Bywa. Może się lepiej odsunąć przy pierwszym odpalaniu, co? Już jest. A to już jest. Na minimum damy. Długa też, minimum. Jak długo to musi być teraz? A nie wiem, 5 minut. Aha. Swojskie ogóreczki kiszone. Powiem nieskromnie, że są znakomite. Już skwierczę, dopiero włączyłem, wcześniej wyłączyłem, ale dość trzymie ciepło. Bułeczki. Dzisiaj takie fast foodowe jedzenie będziemy mieć. Sobie też trochę przypieczemy. Ściągamy bułeczki. Ale gąsienica tu fajna idzie. Włochata. Mięsko poproszę. Gdzie? Na górę sałatka. Przykrywamy. Voila i gotowe. I tak wygląda hamburgerek. To smacznego. Dobre. Dobre, dobre, tylko zapomnieliśmy cebuli dać. Dobra, wszystkiego nie można mieć. Pojedzone. Pojedzone. Teraz trzeba pochillować. Trzeba pochillować, sprawdzić, czy subskrypcje, czy łapki doszły, czy nie doszły. Nie, żartuję. No to teraz chillujemy razem. Todi, co ty tam wyrabiasz? Todi chodzi naokoło drzewa i się okręca cały czas ta smycz. Todi się pasie jak krówka. Tu jest dobry punkt obserwacyjny na cały kemping. Dzień dobry, panie Toduś. Czy pan się wyspał? Todi, wyspałeś się, tak? Czy jeszcze byś sobie pospał? A dzisiaj wyruszamy na szlak znowu, Todunia. Cieszysz się, piesku? Todi lubi po górach chodzić, nie? I mamy problem z samochodem. Problem, nie. Przeparkowałem samochód, wszystko wyładowałem. No i oczywiście poszło w koło na dół, nie? Znaczy całe nadwozie poszło do góry, nie? Sprężyna odbiła. Z tej strony nie odbiła. I prawdopodobnie poszła sprężyna. Gadałem właśnie z właścicielem, nie wiem, załatwię jakiegoś mechanika tutaj w pobliżu. A ja sobie zamówię do paczkomatów z Allegro, no i co? Nie, to auto fest siedziało. Przeciążone. Tu jest też fajna miejscówka przy szkole. Fajne dojście do rzeczki jest. I fajna woda czystka. Naprzeciwko szkoły w sumie, no. Tam idzie ulica, a tamten biały budynek to jest szkoła. Nie, tu zaraz przy szkole już jest wejście na szlak żółty. I znowu mamy nowy dzień. Dzisiaj wyruszamy na chatę grabową. Tam macie tą miejscówkę. Tam byliśmy przed chwilą. Do wody. Za szkołą skręcacie. Tam jest też parking przy szkole, jest przystanek. Można sobie zaparkować, jakby ktoś miał dalej. Ale my postanowiliśmy tu przyjść na piechotę. Czy ogólnie tak, najpierw dojdziemy do Starego Gronia i potem od Starego Gronia... Na Starym Groniu byliśmy rok temu. I od Starego Gronia potem idziemy na chatę grabową. Tam jest jakiś ogród bajek podobny, czy coś takiego. Mamy godzinę 10:15. Do Starego Gronia jest godzina 15. I potem od Starego Gronia do tej chaty grabowej jest chyba 45 minut. Także idziemy pod górę. Także dojście do tego szlaku od kempingu to jest jakieś, nie wiem, na pieszo 15 minut, coś koło tego. Po jakichś 15 minutach wchodzimy do lasu. Żółty szlak i trochę cienia.
początku idziemy cały czas pod górę. Ale ładny lasek, ale cały czas ostro pod górę idziemy. Tu się idzie tym szlakiem II wojny światowej. Tomek z Todim zostaje, tu jest ostro pod górę, także ja tam zerknę, co tam jest. Tu jest następny znak. Tu się dalej idzie taką wąską ścieżką w lesie, ale ja już tam dalej wchodzić nie będę, bo w sumie naszym celem dzisiaj to jest chata grabowa. A już dość wysoko wyszłam, także wracam do Tomka. Bebok. Z Diablego Młynu. Hello Bebok, i coś dla was. Diabeł Rokita. Tu jakaś legenda jest o tym Diable. Bebok, nie Diabeł. Beboki. I jesteśmy przy grabowej chacie. I następny Bebok tu stoi. Wiedźma. Wiedźma. Dodałem heksa. Wiedźma z magicznego lasu. Tu domek dla owadów. A teraz przejdziemy się po ogrodzie bajek. No, oczko tu jest wodne, ale fajnie. Lilie kwitną, ważki latają, piękne widoki są. Idziemy jeszcze zobaczyć tam dalej. A, tu jest nawet fajniejszy widok. Dla dzieci karuzela. Ale to fajnie. A tu Tomek. Co ty tam robisz? Nic, chodzę po ogrodzie. A ty co robisz? Nic, nagrywam cię. A gdzie Todi? A Todi tam czeka i szczeka. Co, to pan zostawił tu Todiego samego. Tak, pan cię tu zostawił, Todusiu, no tak, widzisz. Teraz wracamy bajkowym szlakiem Utopca. Idziemy po asfalcie na razie, a potem chyba wejdziemy na tą główną ulicę. Po drodze jeszcze rzecz pomijamy. Most taki w Bali. Proszę bardzo, po drodze. Dzikie miejsce biwakowe. Przypadkowo na mapce mi się pojawiło. Proszę bardzo, na całą rzeczką. Dobra, dzisiaj na obiadek wlatują tortille z warzywkami. Dzisiaj Monika będzie warzyła. Dobra. Weekend przyszedł, kemping się zapełnił. No jak zawsze jest, niedziela najwięcej, no. W sobotę. Jeszcze z tyłu za nami też tak są. Fajnie! Zobacz Todi, jak pan pływa, no zobacz. Zobacz, jak pan płynie. No tak, tak pan płynie, no. Tak. Tu w tym basenie jest 1,5 metra głębokości mniej więcej. Tam jest głęboko to dziecko. Tu. No, hop, 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 Todi. Hop. No, szuka, żeby było płyciej. Biedaczku, no nie bój się. On musi sam, nie wciągaj go. On musi sam, bo jak go wciągniesz, to się będzie bał. No, chodź. Super, no, brawo Todi, brawo. Teraz płyniemy, no. Teraz Todi pływa, ale woda czyściutka. Kurde. Przyjechali metalowcy i urwali huśtawkę. Delikatnie kapeczka drobna wody, żeby kaczki nie były jak papier wysuszone. I cebulka, o proszę, podlewamy. Wszystko będziemy mieć. Eksperymenty robisz. Zobaczycie sami. Normalnie nie mogę, ja te zapachy. Magda Gessler to się zadyma na wymiata. Cały kemping. Ciężulo się wymiata. Ale pięknie. Na razie to wymiatasz ten dym na cały kemping. To jest normalnie hell's kitchen. Trzeba gasić normalnie gaśnicą.
Zobaczcie, jak to pięknie dochodzi. A co tu idzie? Gdzie to poszło? Tu. Padalec chyba. Idzie. Padalec to jest. A myślałem, jakaś żmika zakowata. Masakra. Ale przygoda. Ale tam na tych choinkach jest mnóstwo świetlików, ale tego niestety nie będzie widać. Nasza kamera tego nie wyłapie. A ile tych świetlików jest tego, ale tego nagle nie idzie, no. Masakra. Czary mary, naprawiło się. Widzisz, zależy jak stoisz, tutaj pagórki są, przyszedł mechanik. Widzisz, to już taki spad. A cholera to wie. I naprawiony. Proszę, jaki zabytek przyjechał. Polonez, masakra z niewiadówką. Jaki to jest rocznik? Proszę? Jaki to jest rocznik? 82. Coś pięknego. Z tego miejsca się z wami żegnamy. Naprawdę polecamy te pole namiotowe. Fajne miejsce, super, ciche, super. Spokojne. Pozdrawiamy również właściciela, Daniela. Na pewno tu wrócimy. Także do następnego biwaku, trzymajcie się, hej. Cześć.